Już jutro pogodę w naszym regionie kształtować będzie wyż z nad Niemiec. Cały czas jednak napływają do nas chłodne i wilgotne masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Paulina Królak, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Nadchodzącej nocy zachmurzenie będzie duże, ale momentami będą pojawiały się rozpogodzenia. Termometry minimalnie wskażą od 9 do 11 stopni. Początkowo niewykluczone są przelotne opady deszczu. Będą to zanikające opady. Na barometrach 1005 hektopaskali i w nocy to ciśnienie powoli będzie rosło. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale po południu także niewykluczone są przelotne opady deszczu. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 19 do 20 stopni. Z północnego zachodu przyjemny wiatr powieje słabo i umiarkowanie z prędkością do 20 km na godzinę. W poniedziałek zachmurzenie w kraju umiarkowane i duże, więcej słońca w okolicy Gdańska. Na pozostałym obszarze po południu także niewykluczone są przelotne opady deszczu. W Lublinie w dalszym ciągu najchłodniej, tutaj 13 stopni. A teraz spójrzmy, co wydarzy się w pogodzie w kolejnych dniach na terenie Wielkopolski. W środę i w czwartek opady deszczu i od środy dużo chłodniej, 16-18 stopni, a we wtorek jeszcze będzie cieplej, maksymalnie 22 stopnie. Do zobaczenia.